Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się w kolejnym pałacu. Jak się okazuje, byliśmy tutaj już kiedyś, tylko była pora zimowa. A ja w to nie wierzę, ponieważ nie kojarzę tego miejsca. Być może właśnie ze względu na to, że była pora zimowa i teren był kompletnie wyłysiały, inaczej wyglądał, więc... Byliśmy tutaj, udało nam się nagrać pobliskie budynki, to obejść tylko dookoła, gdyż nie było żadnego dostępnego wejścia. Jak widać zresztą, jest zabite dechami. Ale tym razem się nam pofarciło, bo z boku jest jedno wejście otwarte, także obejdziemy sobie ten pałacyk i pójdziemy jeszcze na pobliskie budynki, te, które nam się uda zwiedzić oczywiście. Dokładnie. Zaczynamy materiał. A, jeszcze pokrótce, na wstępie materiału, jak już będzie zmontowany, pokażemy Wam ten budynek porą zimową. Czyli właśnie tamtą część materiału, która nie została do tej pory opublikowana, ze względu na to, że nie było sensu, no bo po prostu do tego budynku nie weszliśmy. Tak, nie udało się wejść, więc nie wrzucaliśmy tego na kanał. Dokładnie. No także to w tym momencie zaczynamy. Zapraszamy. Zaczynamy? Zapraszamy. Tak jak już wspomniałem, teraz jest, jak widać, wejście otwarte, czyli ktoś już tu wchodził. A tu śmierdzi. Tym piwnicę na koniec. Muszę włączyć kółkosa. No. Może mi się razem tutaj robię raz, wiesz? Jakiś piec? O, tutaj jakby dach się zawalił. Tak, tutaj cały dach się zawalił. Odnoszę takie wrażenie. O, być może, no coś takiego. No bo tak, faktycznie, dobra. Pomimo tego, że od dłuższego czasu ten budynek jest zamknięty, no przynajmniej był zamknięty, no to mimo wszystko wewnątrz robi się z niego kompletna ruina. Tak. A, no to jest dziwne. Być może... A, klatka schodowa. Dobra, rozumiem. A, dobra, to nie. To nic takiego. A tutaj zaś niesamowicie śmierdzi. Ciągłość. Jakieś sejfy. Ten otwarty. Okej, idziemy dalej w takim razie. O nie, to już jest puste pomieszczenie. Okej. Okay. Ten tutaj pokój po prostu przeraża. Jest prawdopodobnie główne wejście. Tu jest zaś mocno... w taki mocny sposób i konkretny sposób zablokowane deski. Tam jest to, wiesz, tu też jest licznik stary. Stary, nie stary, no. No ale już widać, że ktoś tutaj był, robił butelkę. Ale no co się dziwić, mamy otwarte drzwi, także nic dziwnego, że tutaj ktoś był. Piec, trochę śmieci wrzuconych przez ludzi prawdopodobnie, którzy już tu byli. I buty. Jakiś napis. Nie wiem, co to jest napisane. Ojej, latarko? Nie. A kolejne puste pomieszczenia. No to już zostało mocno. Może nie tyle co splądrowane, co po prostu zostało zabrane stąd wszystko, co tylko mogło. Żadne z pomieszczeń nie mówi tutaj, oprócz tych podpisanych, co mogło tutaj się znajdować.
Chyba tutaj nie ma nic napisane. Może z tej strony? Też nie. Albo z drugiej? Kompletnie. Tam był tylko dział księgowości. Gdzie to są schody? Schody są na początku. Aha. Dobra, lecimy dalej, wyżej. Nie, nie, a może? Dobra. Pełno motyli w takich miejscach. Jeden, drugi. Strych. Drewniane podłogi. O, ładne. Jasno tutaj. Tak. Najlepsze jest to, że tacy ludzie sobie przychodzą i po pierwsze wszystko dewastują, a po drugie wrzeszczą w niebogłosy. Przez co, no cholera, no łatwo tutaj o to, żeby ktoś zwrócił uwagę i w końcu zaczął działać z tym, żeby faktycznie zamknąć takie budynki. Nie mówię tylko o tym pałacu, ale generalnie to w Polsce przynajmniej no tacy, takie osoby, mam wrażenie, doprowadzają do tego, że takie budynki są zamykane na dobre albo są ochroniarze wtedy wynajmowani. Dobra. Dziwi mnie, że nie ma dalszej części, bo to nie powinno się tutaj kończyć. Ale idziemy na górę zatem. Chyba, że już to wiesz, poszedł, nie ma sensu. Nie, idzie do góry, więc chyba jest sens. Zapach tutaj jest ohydny. No. Śmierdzi tu niesamowicie. Syf straszny. O kurde. To widzisz? Schodami. No. A no faktycznie. O nie. Zobacz na głowę. Puste. Mamy złe wspomnienia ostatnio. Nie, puste. Z czymś takim jak osy, pszczoły, a dokładniej szerszenie. Tak, gorzelni. Będąc niedawno, mieliśmy właśnie takie spotkanie. Miejmy nadzieję, że tutaj tego nie ma. Bo to się na strychu lubi układać. Myślę, że nie, no. Jedna wielka hala, taka strychowa część. I tyle.
tak zwany koniec eksploracji. No, no tak, ja zawsze zapominam o piwnicy. Wow, jak to musi być stare. No, opiega. No. Mamy kompot przynajmniej w razie czego. No takich piwnic w ostatnich pałacach żeśmy nie mieli. Oho. Miejsce schadzek. Ławeczka. Z drzwi. A kto mówi, że konkurencja umarła? Oto prywatna, nawet nie największa, bo dopiero czwarta z kolei, charakterowa brytyjska firma lotnicza Lake Airways dokonała potężnego wyłomu w nieoficjalnym kartelu oficjalnych linii lotniczych zrzeszonych w LATA i obniżyła cenę biletu za przelot na trasie Londyn-Nowy Jork i z powrotem do $235 w porównaniu z około $700 za normalny bilet w klasie turystycznej i $300 za najniższy z możliwych grupowych czarterów. Wow. Wow. Życie Częstochowy. Cześć. Czytałem sobie Życie Częstochowy sprzed wielu lat prawdopodobnie. Tak, to już jest pałac, już w zasadzie pałac się skończył. Tak. Obejdziemy go teraz jeszcze dookoła, żeby wam pokazać, jak on wygląda z zewnątrz. Tak, jak się uda. Tak, jak się uda. I postaramy się przejść po następnych budynkach. Jak się uda. Też jak się uda. Dokładnie. Także idziemy dalej. A jeszcze czytam. Edward Gierek uczestniczył w obradach plenum KWPZPR w Pile. Wow! Ze świata. Lewartis uśmiechnął się stewardessy. Kapler nadal bezkarny w RFN. Niesłabnie fala protestów przeciwko planom produkcji bomby neutronowej. Bonn, Rzym, Moskwa, Paryż, PAP. Sprawa ucieczki Kaplera pozostaje w dalszym ciągu w centrum zainteresowania włoskiej opinii publicznej. Kepler nadal bezkarny. Idziemy. Gdybyśmy tutaj byli porą zimową, to on o wiele lepiej się prezentował. A ja w dalszym ciągu nie jestem w stanie uwierzyć, że ten budynek już mieliśmy, w sensie byliśmy tutaj, zwiedziliśmy go prawie. Jestem sfrustrowany i nie wierzę w dalszym ciągu, więc... Znaczy wierzę, przez to tutaj dokładnie wierzę, ze względu na to, że to pamiętam akurat. Staliśmy gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tak, tutaj, no. I próbowaliśmy coś nagrać, chyba nawet wstęp nagraliśmy tutaj, jak dobrze pamiętam. I nie udało się wejść. I tutaj kompletnie była pustka. Muszę znaleźć jeszcze jakiś budynek, musimy znaleźć, bo dopiero wtedy sobie zdam sprawę, że tutaj byliśmy i zorientuję się mniej więcej w terenie. W tym momencie kompletna lipa. Musimy iść z powrotem. Dobra.
I nawet żeśmy nie wchodzili, bo nie ma do czego. Pamiętam, że weszliśmy do jakiegoś budynku. No. Gubiłeś latarkę, to wtedy? Co biegliśmy, biegliśmy. Latarka. Pobiegłem no, to tutaj. Wtedy? Ale ty, latarka. Gdzie masz? Trzymaj, poczekaj. Wypadła ci. Ej, wypadła ci. Kuba sobie przypomniał. Także teraz będziecie mieli połączony materiał lato-zima, ale z tego całego obiektu. A tam są te budynki. No. Jesteśmy już na terenie drugiego obiektu, w którym żeśmy wspomnieli w poprzednim nagraniu. Cholera, ładnie tutaj. To jest duże. No. Nie, nie jest to jedno z głównych wejść, być może. Mamy pilarkę. Ze sztyla. Piłę. Nie wiem, jak to nazwać. A jednak, może i wejście. Chyba tak. No, ale koryta. Chwilę temu byliśmy, no u nas chwilę temu byliśmy w miejscu bardzo podobnym. Co prawda ten dworek jest oddalony o parę kilometrów od dworku tamtego. Także to może nie być przypadkowe, że sceneria tutaj jest bardzo podobna. Widzicie, jak to wygląda na nagraniach, to jest przez całą górę, z jednej jak i z drugiej strony to samo. No. Więc wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby to wyłazić. Zmierzamy na dworek, co? Teren dość często chyba uczęszczony przez samochody, bo widać ślady. Tędy na pewno się nie dostaniemy. O, jak to ślicznie wygląda. Jak widzicie, znowu problem z dostaniem się do środka. Pałace nas zbyt nie widzą. Cóż, powiem tylko tyle. Chcieliśmy wam bardzo pokazać to w środku. Sami byliśmy ciekawi, jak to wygląda. No ale nie jesteśmy w stanie się tam dostać. No niestety. A nie będziemy tego niszczyć. No nie. Zresztą... Przede wszystkim pierwsza zasada urbexu to jest... Nie niszczyć. Idziemy do tego budynku obok w takim razie. Cicho, cicho. Czekaj, cicho, cicho, cicho. On otworzy i wejdzie. I w ten oto sposób. W ten oto sposób oddalamy się stąd, bo prawdopodobnie nadjechała ochrona.
Ty, latarka. Gdzie masz? Trzymaj, poczekaj. Wypadła ci? Ej, wypadła ci? Ej, ej, Tobiasz. Tutaj. Lecimy. No to co, powoli kończymy eksplorację, jesteśmy już przy wyjściu, a przynajmniej tym drugim wyjściu, którym w tym momencie weszliśmy, bo pamiętam jak ostatnio, no w zimę, ostatnio może nie, ale w tamtą zimę jak byliśmy, wchodziliśmy kompletnie innym wyjściem, więc fajnie, może dlatego też tego nie poznałem, tego miejsca, ale faktycznie tak się sobie przypomniałem. No to co, kończymy w takim razie. No i... tego, mamy nadzieję, że Wam się ten pałac spodoba, bo naprawdę jest ciekawy. I był przez dłuższy czas niedostępny, ale fajnie, bo trafiliśmy akurat na moment, w którym jest już otwarte. Dokładnie. To dla nas jest na rękę. Mamy nadzieję, że Wam się będzie podobało. Zostawiajcie łapki w górę. Komentarze. Subskrypcje. I przede wszystkim dzwoneczki, aby nie ominął Was żaden materiał. To dla nas bardzo, bardzo ważne i pamiętajcie o tym. Tak, które będą się ukazywać regularnie to sobotę, mimo ostatnich, no niestety z przyczyn technicznych, opóźnień. Tak, ale to jest właśnie dla nas taka mała motywacja, żebyśmy jednak no, dostarczali to, te materiały regularnie. No, taki mały... Zostańcie z nami. Dokładnie. Widzimy się. Na następnej wyprawie.